Prezydent Andrzej Duda zabiega o jak najszybszą realizację CPK. To on przewodniczył licznym spotkaniom i zlecał konsultacje. Wszystko po to, aby przyspieszyć budowę kluczowej inwestycji. Część rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą zdominowała kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie rządzący opóźniają ten kluczowy dla Polski projekt. Coraz częściej podnosi się potrzebę modernizacji regionalnych portów lotniczych kosztem CPK. Andrzej Duda nie popiera takiego działania. Zauważa, że służy ono odciągnięciu od największej inwestycji, jaką miał być port w Baranowie. Żeby skończyły się mrzonki pod tytułem, że 50 lokalnymi czy regionalnymi portami lotniczymi załatwimy tą sprawę. Nie załatwimy tej sprawy w ten sposób. I ci, którzy opowiadają takie rzeczy, po prostu chcą spowolnić rozwój Polski. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego, że Polska potrzebuje jednego i drugiego. Potrzebuje zarówno rozwoju portów regionalnych, jak i potrzebuje wielkiego centralnego portu komunikacyjnego. Centralny port komunikacyjny to szansa dla Polski. Może być naszym oknem na świat i służyć rozwojowi. To również ważny aspekt bezpieczeństwa, czego, jak się wydaje, nie dostrzegają obecnie rządzący. Podkreślam to z całą mocą, bo wiem to także z rozmów z natowskimi, z amerykańskimi generałami, że takie lotnisko jest konieczne w takiej strefie, w jakiej my dzisiaj znajdujemy się wobec niebezpiecznej, generał Ben Hodges mówił, niebezpiecznej Rosji, w której odżyły ewidentnie ambicje i tendencje imperialne. Ale przede wszystkim też potrzebujemy okna na świat. Potrzebujemy takiego lotniska, z którego Polacy będą mogli w każdą stronę świata swobodnie polecieć bez przesiadania się 10 razy. Są zapewnienia rządu o realizacji projektu, analiza po analizie, opinia po opinii, a portu jak nie było, tak nie ma. Temat CPK, jego opłacalność została już dawno wykazana. Teraz pora na działanie. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby ta inwestycja była realizowana, bo na razie to słyszymy opowieści, a w istocie no nie tylko wrażenie, ale praktyka pokazuje, że nie widać żadnych efektów tego wszystkiego, tak? Że te procesy po prostu zostały zatrzymane. Robi się jakieś analizy, wiecie Państwo, przypomina to takie bicie piany. A czas działa na naszą niekorzyść. Budowę podobnej inwestycji planują Węgry, być może również Austria zdecyduje się na rozwój portów lotniczych. Nam pozostaje jednak czekać, kiedy rządząca już blisko rok koalicja rozpocznie realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego.